Dzisiejszy odcinek dedykuję łowcom Terminatorów oraz graczom CQB. Pytanie pod poprzednim filmem zadał Szaman. Jestem ciekaw, co powiesz o Terminatorce i nieprzestrzeganiu zasad, na przykład wpierdalaniu się do budynków z 400 FPS na full auto mimo ustalenia 350 na semi. Niestety prawdziwe. Jeżeli ktoś strzela na full auto, pomimo tego, że jest semi party, no to chyba słychać, tak? A jeżeli taka osoba tłumaczy się, że on po prostu tak szybko rusza palcami, no to no nic, no trzeba podejść do niego, zabrać telefon do jego dziewczyny i się zapytać, czy naprawdę tak szybko potrafi ruszać palcami. Chociaż w to wątpię, nie? Bo ja nie potrafię na przykład. Możemy też taką osobę obserwować, czy w jakiej pozycji ma selektro. Jeżeli go ma na auto, no to faktycznie, no widać, że na auto ma. A jeżeli go ma na semi, no to zawsze może jeszcze mieć zepsutą kostkę stykową. No i wtedy albo nauczy się strzelać na semi, albo niech wypierdala, no krótka piłka, no niestety tak muszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o Terminatorkę, to na pewno z jednej strony nasza replika nie zawsze ma zasięg, czasem wiatr, strzelamy w trawę, która jest idealnie przed kimś. No a czasem kurwa słyszymy, jak te jebane kulki się odbijają od niego i nic w sumie się nie dzieje, pomimo tego, że się odbijają od tej kamizelki i jest taki charakterystyczny dźwięk tych kulek. No, w takim przykładzie są dwa warianty. Wariant pierwszy, iść i powiedzieć organizatorowi, że taka osoba się nie strzela fair play i dajemy organizatorowi nick tej osoby, żeby sobie go gdzieś tam doznaczył w pamięci. No, ale to jest tak skuteczne jak kalendarzyk małżeński. Druga metoda jest bardzo prosta. Napierdalasz, aż go nie zaboli, aż nie zacznie krzyczeć. Jeżeli to jest jeden na jeden, nie bój się wyskoczyć, strzelać do niego, aż zacznie krzyczeć. Jeżeli się wkurwi, to po prostu mówisz mu, że słuchałeś muzyki przez słuchawki i nie słyszałeś tego, że krzyczy. No, sprawiedliwe jak jego Terminatorka. Raz tak zrobiłem, prawie w pierdol nie dostałem, ale szybko biegam. Więc cel osiągnięty. Jeżeli mamy... O, powiem na swoim przykładzie. Jeżeli ja robię strzelankę na 80 osób, to mam dwóch sędziów, tak? Dwóch sędziów i cztery zaufane osoby na stronę, które wiem, że jeżeli one powiedzą, że ktoś jest Terminatorem, no to faktycznie nie kłamią, tak? No i wtedy taką osobę już sobie bardziej pilnuję. No, a sam jako organizator, jako dowódca strony, powiedzmy, mogę tam chodzić i patrzeć, kto tam jest takim, no, od pana ludzi. To jest to, co lubię, bo sam jestem Terminatorem. Nigdy się nie przyznaję, bo miałem wypadek w dzieciństwie, mam sparaliżowany kręgosłup i wszystkie nerwy i nic nie czuję, dlatego ja się nigdy nie przyznaję na przykład. No co mogę powiedzieć? No na pewno mogę powiedzieć to, że